Program profilaktyczny pod hasłem Na układy są rady, realizowany przez podmiot leczniczy Kopernikus we współpracy ze szpitalami tczewskimi, ma na celu zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia, a także prewencję incydentów kardiologicznych. Przewidziane są działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych. Nasz program polega na świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji kardiologicznej. Wszyscy pacjenci, którzy są zakwalifikowani do naszego programu, mają opracowany taki indywidualny plan rehabilitacji przez wyznaczony do tego zespół. Każdy pacjent ma wyznaczonych minimum 16 sesji terapeutycznych, na które składają się aktywność fizyczna, spotkania z psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem, dietetykiem, kardiologiem czy też pielęgniarką. W ramach wszystkich sesji odbywają się także szkolenia z rodzinami osób objętych programem i szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do kogo ten program jest skierowany? Jakie warunki trzeba spełniać, żeby się dostać do tego programu? Program skierowany jest do osób, u których stwierdzono chorobę układu krążenia oraz do osób po incydencie kardiologicznym. Jakie procedury trzeba przejść, żeby dostać się na te wszystkie konsultacje, badania, spotkania? Ścieżka pacjenta do zakwalifikowania się do naszego programu jest bardzo prosta. Wystarczy, że lekarz POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej lub poradni kardiologicznej wyda skierowanie lub pacjent też sam zgłosi się do jednego z naszych ośrodków realizujących program. Pacjent potem udaje się do ośrodka najbliższego swojego miejsca zamieszkania, do opiekuna, który będzie go prowadził w poszczególnych etapach. W samym ośrodku następuje konsultacja, weryfikacja wszystkich badań, które pacjent posiada. Jeśli pacjent nie posiada jakichś badań, to bezpłatnie kierujemy go na te badania i po konsultacji z lekarzem, jeśli spełnia wszystkie wymagania, zostanie zakwalifikowany do rehabilitacji. Jeżeli chodzi o Tczew, powiat tczewski, to z kim współpracujecie, gdzie należy się zgłosić? Ośrodek realizujący nasz program dla pacjentów z Tczewa i też z okolic znajduje się w szpitalach tczewskich przy ulicy 30 stycznia 57 na 58. Jak ten czas pandemii wpłynął na realizację tego programu i jak wyglądają środki bezpieczeństwa, które są obecnie stosowane? Czas pandemii był i nadal jest ciężkim okresem dla nas wszystkich. Ten czas pandemii i związane z nim restrykcje sanitarne, epidemiologiczne uniemożliwiły realizację programu nam na okres około 3 miesięcy. Natomiast po poluzowaniu tych wszystkich restrykcji pacjenci ponownie zgłaszają się do uczestnictwa w naszym programie. Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się właśnie tego wirusa, zastosowaliśmy wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa. Została ograniczona liczba osób ćwiczących w jednej sali w tym samym czasie. Pacjentom jest mierzona temperatura, wypełniane są wszystkie niezbędne dokumenty, ankiety epidemiologiczne. Pacjenci, jak i również cały personel dezynfekuje ręce i wszyscy pacjenci czy też personel mają maseczki przy ubiegu. Sprzęt jest dezynfekowany, są wietrzone pomieszczenia. Zrobiliśmy wszystko, żeby pacjenci czuli się bezpiecznie. Ile osób ogółem może skorzystać z tego programu? Bo to jest program realizowany na terenie całego województwa. Tak, nasza grupa docelowa pacjentów to 9,5 tysiąca osób. Są to mieszkańcy z województwa pomorskiego w wieku właśnie aktywności zawodowej, czyli w przedziale wiekowym od 20 do 60 roku życia. Ta docelowa grupa podzielona jest na dwie grupy. Jedna z tych grup to jest 7700 osób i to są osoby, u których stwierdzono chorobę układu krążenia, natomiast druga grupa osób zdecydowanie mniejsza, bo już 1800 osób, to tutaj kwalifikują się osoby, u których też została stwierdzona choroba układu krążenia, ale są to osoby typowo po incydencie kardiologicznym.